Witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na kulturę. Wieczory mamy takie coraz bardziej jesienne, chłodne, nostalgiczne, więc warto zanurzyć się w pięknej, muzycznej podróży. Zawsze wtedy te wieczory stają się piękniejsze. A jak, w jaki sposób można, co mamy dzisiaj dla Państwa do polecenia? Już na ten temat właśnie będę rozmawiała z moim kolejnym gościem, a jest nim muzyk i kompozytor Julian Lesiński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No właśnie, jesień to jest dobry moment na to, aby odkrywać nowe horyzonty muzyczne? Myślę, że tak. Każda pora roku jest na to dobra, a jesień jeszcze jest taka refleksyjna, klimatyczna, kolorowa, więc myślę, że tak. To pokażmy w takim razie, zaprezentujmy naszym widzom kawałek tego, o czym będziemy za chwilę rozmawiać. Nowy dzień to ja i moich kilka słów. Czekam chwilę, wiem, oglądają mnie. Pierwszy wpis i dzienna porcja cennych wróżb. Może sprawdzą się, jest ich tyle tu. Seria zdjęć, ktoś na wakacjach, pasmo gór. To ktoś, kogo znam jeszcze z dawnych lat. Powiedz, gdzie nam uciekł sens, nie wrócił już. Mam tu swoją treść, uspokajam puls. Obraz ciemnia się, znowu przyszła noc. Chwila ciszy już wypełniła tło. Jak w tym wszystkim znów znaleźć siebie mam, kiedy każde z nas w czarnym lustrze trwa. Obraz ciemnia się, znowu przyszła noc. Chwila ciszy już wypełniła tło. Jak w tym wszystkim znów znaleźć siebie mam, kiedy każde z nas w czarnym lustrze trwa. Czy to ja, czy to już tylko profil mój? Pogubiłem się i przestaję czuć. Ekran, dźwięk to wszystkie bodźce, jakie znam. Proszę, wypuść mnie, niech się stanie cud. Mały stres i nagle czuję się jak tchórz. Dużo łatwiej jest nie wynurzać się. Pozwól mi jeszcze chwilę się wsłuchiwać w szum. Coraz później jest, już nie miewam snów. Ciemnia się, znowu przyszła noc. Chwila ciszy już wypełniła. Już mam kilka pytań w związku z tym, co usłyszałam z tym utworem. Przede wszystkim czarne lustro. Czym jest to czarne lustro, o którym pan dzisiaj śpiewa? Czarne lustro, ta piosenka opowiada w mocny sposób, porusza temat uzależnienia od social mediów. No, bardzo negatywnie to wpływa na nasze relacje. Przestajemy ze sobą rozmawiać, ograniczamy się do znaków, obrazków, a trzeba na każdy temat ze sobą umieć porozmawiać, najlepiej w cztery oczy, bo to jest najpiękniejsze w naszym życiu, czyli nasze relacje. Musimy je budować, a teraz mam wrażenie, że jesteśmy takimi odseparowanymi jednostkami. I to jest taki apel, takie wołanie o to, byśmy wyszli z tego czarnego lustra, czyli z ekranu telefonu, ekranu komputera i rzeczywiście zaczęli ze sobą być, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, poglądami, co jest niezwykle istotne. Ostatnio mieliśmy awarię Facebooka, Messengera i innych aplikacji. I wtedy chyba naprawdę, wtedy zobaczyliśmy, jak bardzo jesteśmy, tak jak pan powiedział, uzależnieni, zniewoleni od tych wszystkich aplikacji, od swoich smartfonów. Nagle straciliśmy kontakt ze światem. Rozumiem, że pan chce przestrzegać przed tym, ale czy my, nasze młode pokolenie jest takim pokoleniem, które jest uzależnione? Czy uważa pan, że to są już też dzieci, nastolatkowie, młodsze pokolenie, starsze, ale też i seniorzy?
Myślę, że teraz są niezwykle trudne czasy, jeśli chodzi o kwestie social mediów. Trudno jest bez nich funkcjonować. Ja natomiast przyznam się, sam się nauczyłem i złapałem parę razy na tym, że praktycznie nie rozstawałem się z telefonem, natomiast teraz potrafię oddzielić, co jest dla mnie rzeczywiście ważne. Jeśli jem, jeśli z kimś, nie wiem, rozmawiam, idę na spotkanie, telefon nie istnieje, odkładam go na bok, wyciszam i nie ma tak, że na przykład rzucam posiłek w połowie, bo jest jakieś powiadomienie, tak? Pojawiło się. Najgorsze, kiedy jemy też posiłek z rodziną i patrzymy w telefon, prawda? Tak, no to jest właśnie najsmutniejsze, czy na jakichś spotkaniach, zamiast patrzeć sobie w twarz, uśmiechać się, rozmawiać, to cały czas jest przewijanie na tym ekranie i tak naprawdę rozmowa opiera się na tym, co zobaczyliśmy w telefonie. Tak? Jest tam taki tekst w utworze tej piosenki, czy to ja, czy profil mój. To znaczy, tak, że my już jesteśmy profilami w życiu? No, jeżeli większość, jakby to ugryźć, większość jakby myśli, że budując sobie profil w internecie, buduje też siebie, buduje swój wizerunek, a często jest to tylko odzwierciedlenie tego, jak byśmy sami chcieli siebie widzieć. Czyli poniekąd jest to jakiś element przekłamania czy fikcji, przy czym na żywo zupełnie inaczej się odzywamy, bo pisząc można sobie wszystko wyedytować, zmienić. Natomiast no, na żywo tak, słyszymy swój tembr głosu, przekazujemy emocje, jest gestykulacja, tak? Czyli to, czego przez ten internet najczęściej nie jesteśmy w stanie przekazać. Tak jak powiedziałam na początku, jesień to taki czas nostalgiczny, ale nie zawsze musi być smutny, a na tej płycie, na nowej płycie Juliana Lesińskiego wiele utworów. Ile i o czym one będą mówiły? Czy możemy spodziewać się takich popowych brzmień, ale troszeczkę bardziej delikatnych, czy jednak jesienne kolory, też piękne, i jesienną radość również usłyszymy w tej muzyce? Tak, dzisiaj dla mnie niezwykle ważny dzień, premiera albumu Milion Nowych Szans, to dziś. Na płycie znajduje się 12 utworów. Jeśli chodzi o klimat, rzeczywiście muzyka popowa z nowoczesnymi, troszeczkę akustycznymi, troszeczkę elektronicznymi brzmieniami, wyprodukowana przez naprawdę znamienitych ludzi, moich przyjaciół ze Szwecji, z Polski. Piosenki w głównej mierze są pozytywne, ale znajdą się też te refleksyjne. Ja powtarzam i będę powtarzał w kółko, jest to płyta w pełni moja, w pełni autentyczna, bo poruszam tutaj kwestie moich doświadczeń, przemyśleń z ostatnich 2 lat. A to były trudne lata? Przez te ponad 2 lata wiele w życiu moim się wydarzyło, i zarówno tego dobrego, i były też, no, powiedzmy, ciemniejsze. A czy to chwile? Jest regułą, że muzycy przelewają, na swoje utwory to, co dzieje się w ich sercu, czy nie? Tak, myślę, że tak. Znaczy, ja oddałem tej płycie wszystko, co mam. Cały umysł, całe serce, ciężką pracę. Myślę, że jeżeli artysta nie przelewa siebie, w tym przypadku na płytę, to nie byłby szczery, nie byłby prawdziwy. A ja wiem, o czym śpiewam, wiem, co chcę przekazać słuchaczom, i wydaje mi się, no, będzie to duży plus, bo każdy, kto weźmie do ręki tę płytę, będzie wiedział, że ona jest w pełni moja i tutaj nie ma miejsca po prostu na żaden fałsz, żadną fikcję. Tak więc bardzo gorąco zachęcam. Który utwór jest ulubionym utworem? O, tutaj ciężko. Każdy kocham na swój sposób. Każdy dotyka zupełnie innej materii. Każdy też powstawał w różnym etapie mojego życia. Tak więc jestem emocjonalnie związany z każdym z osobna. I kocham tak naprawdę wszystkie utwory, które się znalazły na tej płycie. No i mam nadzieję, że Państwo też cały album pokochacie. A który utwór najbardziej opowiada o Panu? Który najbardziej utwór opowiada o mnie. Myślę, że Only Love Can Win.
To piosenka, singiel, który już jakiś czas temu między innymi u Państwa na antenie prezentowaliśmy. Ta piosenka mówi o tym, że miłość i szacunek do drugiego człowieka są w stanie pokonać absolutnie wszystko. Ja rzeczywiście jestem, powiedzmy, takim dobrym przykładem na to, bo rzeczywiście ta miłość, pasja, no i wzajemny szacunek, zaufanie prowadzą mnie naprawdę daleko i jestem też dowodem na to, że warto sięgać po marzenia, bo prędzej czy później, jeśli tylko naprawdę tego bardzo pragniemy, one się spełnią. To są piękne słowa, tylko czasami nawet odniosę się do tytułu płyty Milion nowych szans. Czasami trudno nam jest uwierzyć, że dla nas jest jeszcze jakaś szansa, że jeszcze wylądujemy, będziemy mieć miękkie lądowanie. Czasami te zewnętrzne czynniki, tak bardzo trudne sytuacje sprawiają, że po prostu tracimy nadzieję. I Pan wierzy w to, że muzyka potrafi nas zmotywować i jeszcze gdzieś tam wyszukać te ostatnie iskierki tej nadziei? Tak, ja również jakby powiedzmy w słabszych swoich momentach życia posiłkowałem się muzyką. No powiedzmy to wprost, czasami ludzie leczą depresję muzyką, prawda? Dokładnie tak. Muzyka jest naprawdę niezwykle pomocna i mam nadzieję, że jeżeli ktoś będzie miał słabszy moment, to naprawdę jeśli odsłucha którejkolwiek piosenki, to po prostu wpadnie taka refleksja, że wszystko zależy od nas i to my jesteśmy niesamowitą siłą i naprawdę jesteśmy w stanie wychodzić z różnych ciężkich doświadczeń, no i też podejmować rękawice codziennie rano i przede wszystkim uśmiechajmy się sami do siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. Ciężki czas COVID-u sprawił, że artyści też nie mieli najłatwiej. Trochę już wróciliśmy do tej normalności, już się ruszyły koncerty, produkcje muzyczne i tak dalej, i tak dalej. Czy pan ma w kalendarzu zapisany właśnie koncert? Tak, dzisiaj o godzinie 20 premierowy koncert zagramy w Polskim Radiu Białystok w studiu Rembrandt razem z moim zespołem cały materiał z płyty. Tak więc gorąco zapraszam, bo koncert będzie można śledzić poprzez mój kanał na YouTubie czy profil na Facebooku. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam. Następne koncerty też są w planach. 24 października zagram w moim rodzinnym Radomsku, 5 listopada w Warszawie i później już kolejne też już planujemy. Mam nadzieję, że pandemia tym razem aż tak bardzo się nie rozpędzi, że nie zablokuje nam tych fantastycznych spotkań z publicznością. To jeszcze, żeby zapytać o tę pandemię, to był taki moment, kiedy wszyscy wstrzymali produkcję. Trudno jest wrócić na rynek muzyczny po pandemii? Bardzo trudno. Rzeczywiście pandemia niezwykle utrudniła pracę. Przyznam się, było bardzo ciężko, bo myśmy zagrali koncert i tak naprawdę 2 tygodnie później był ogłoszony lockdown. Tak więc dostaliśmy taki mocny strzał, bo wszystkie nasze plany, założenia, no niestety poszły w odstawkę na bardzo, bardzo długi czas. Czy trudno wrócić? Myślę, że no ciężko, ale myślę, że każdy artysta na to po prostu bardzo, bardzo czeka cały czas. I my też czekaliśmy i bardzo się cieszymy, że artyści do nas już wrócili, a my wróciliśmy do artystów. Zapraszam naszych widzów na ten koncert, który będzie transmitowany również na social mediach naszego gościa. Dlatego, a szczególnie Państwa zapraszam, że Białystok to też są moje rodzinne strony, więc jest mi też miło, że to właśnie białostockie radio będzie sprawowało pieczę nad tym koncertem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Szanowni Państwo, milion nowych szans. Nawet jeśli nie milion się pojawia w naszym życiu, to myślę, że kilka na pewno i warto je wykorzystać. I być może o tym jest ta płyta. Nie zmarnujmy tego. Julian Lesiński, muzyk, kompozytor, był Państwa i moim gościem, a już za chwilę będziemy rozmawiać o sprawach ważnych, czyli o tym, ile płacimy i ile będziemy płacić za prąd i gaz. Do zobaczenia.